Polska piłka miała w swojej historii wiele barwnych postaci. Niektóre z nich to ulubieńcy kibiców, a inne wzbudzały i wzbudzają do dziś wiele kontrowersji. Te często wydają się obowiązkowym elementem składowym tejże barwności. Pod tym względem z pewnością wyróżniał się Janusz Wójcik. Poznajmy bliżej tę kontrowersyjną, ale z pewnością ciekawą postać. Witam was bardzo serdecznie, Futbol bez cenzury. Standardowo pełnoletnim osobom przypominam, że cały czas możecie odbierać prezent od sponsora kanału Betfan, mianowicie 200% bonusu od dokonanej wpłaty, a także 200 zł freebetu za postawienie zwycięstwa Arsenalu lub Manchesteru City, niezależnie od faktycznego wyniku w środowym starciu, które może przesądzić o mistrzostwie Anglii. Link w opisie, a my przechodzimy do meritum. Jaki był od razu odzew, że po prostu ktoś mnie pierdolnął baseballem, bo wujo za dużo wie. Janusz Wójcik jako piłkarz kariery nie zrobił. Występował w mniej popularnych warszawskich klubach, rozgrywając tylko jeden mecz na najwyższym poziomie rozgrywkowym w barwach Gwardii. Następnie wyjechał do Pakistanu, by ostatecznie zawiesić buty na kołku po występach w polonijnym klubie z Kanady. Pracę szkoleniową zaczął od grup młodzieżowych w Hutniku Warszawa, ale szybko zainteresował się nim Polski Związek Piłki Nożnej i obsadził go w roli trenera reprezentacji do lat 16, a następnie po przerwie spowodowanej pracą w Hutniku Kraków i Jagiellonii Białystok, także kadry do lat 18. Pan Janusz Wójcik. Oczekiwania związane z występami Jagiellonii w pierwszej lidze są ogromne. Będziemy się starali po prostu grać tą piłkę, która nam najbardziej pasuje. Ofensywną po prostu. Ja przede wszystkim chciałem ci złożyć gratulacje, że zawodników, nie ma się co czarować, średniej klasy, zrobiłeś ligowców, a z niektórych nawet reprezentantów Polski. Krótko potem po raz pierwszy dało sobie znać kontrowersyjny charakter Wójcika. Światem polskiej piłki rządziły wtedy układy i zakulisowe gierki. W taki też sposób Wójcik objął kadrę młodzieżową, która w późniejszym czasie stała się reprezentacją olimpijską. Miał on być wtajemniczony, że ówczesny selekcjoner młodzieżówki Mieczysław Broniszewski przy okazji turnieju towarzyskiego w Izraelu zamierza nielegalnie wywieźć trochę monet na handel. Trener nieoczekiwanie został wezwany na lotnisku do kontroli osobistej. Sprawa wyszła na jaw i Broniszewski stracił pracę. Jego miejsce zajął Wójcik. Nigdy tego nie udowodniono, ale nie brakowało podejrzeń, że sam wsypał swojego poprzednika. Jak się z czasem okazało, dla polskiej piłki wyszło znakomicie. Kadrę olimpijską Wójcik objął w 1989 roku, na 3 lata przed igrzyskami w Barcelonie. Zamierzał wprowadzić na grunt polski metodę działań z Niemiec, którzy kilka lat przed zmaganiami olimpijskimi zaczęli budować zespół od podstaw. Swój plan wprowadził w życie. Uruchamiając kontakty, znalazł dla drużyny sponsora w postaci Fundacji Olimpijskiej z prezesem Zbigniewem Niemczyckim, jednym z najbogatszych Polaków. Przy okazji po raz kolejny pokazał swój spryt, tym razem w doborze sponsora technicznego. Kadra młodzieżowa miała wówczas umowę z firmą Admiral. Wójcik celowo wysłał do producenta rozpiskę drużyny z pomieszanymi numerami. Doprowadził tym samym do zerwania kontraktu, przekonując ludzi w PZPN-ie, że nie można współpracować z firmą, która dostarcza strój bramkarski z nazwiskiem Wojciecha Kowalczyka. W ten sposób mógł skorzystać z kolejnych znajomości i dla polskiej kadry załatwił świeżuteńkie stroje Adidasa. Przede wszystkim jednak poprowadził reprezentację na pierwsze od 1976 roku Igrzyska Olimpijskie. Podczas turnieju w Barcelonie pokazał swoją szaloną twarz i to, z czego zasłynął. Bardzo specyficzne rozmowy motywacyjne, z których większość nie mogłaby być cytowana w telewizji bez ciągłego pikania. Jednym z łagodniejszych słów, które regularnie się w nich pojawiało, był wyraz frajerzy, jak Wójcik zwykł nazywać rywali. Znamienny jest zresztą fakt, że nawet swoją autobiografię zatytułował Jedziemy z frajerami. Na igrzyskach reprezentacja Wójcika odniosła prawdziwy sukces, zdobywając srebrny medal. Zapewne Kowalczyk będzie bramka, strzela i tak! 1-0! To trzech razy sztuka! W finale, z grającą przed własną publicznością
okolicznością Hiszpanią przegrała po zaciętej walce 2-3. O tym sukcesie Wójcik w swojej książce pisał dosadnie w 2014 roku. Niektórzy piłkarze grający obecnie w reprezentacji mogliby co najwyżej kartofle kopać, a nie piłkę. Moi chłopcy z kadry olimpijskiej ogoliliby ich bez żadnego problemu, a tamci nawet nie wiedzieliby, kiedy mieliby parówy posadzone w dupie. Wszyscy liczyli, że zgodnie ze słynnymi słowami Wojciecha Kowalczyka zmieniamy szyld i jedziemy dalej, ten zespół stanie się podstawą silnej seniorskiej kadry. Także sam Wójcik na to liczył, mając nadzieję, że obejmie stery selekcjonera. PZPN zamiast tego zaproponował mu dalsze prowadzenie młodzieżówki, na co się nie zgodził. Objął natomiast stery w Legii Warszawa. W swoim pierwszym sezonie zajął pierwsze miejsce, jednak przypadło to na feralne rozgrywki 92-93, gdzie znalazł się pośrodku całkowitego polskiego bagna. Był to bowiem słynny sezon, gdy anulowano zwycięstwa Legii i ŁKS-u w ostatniej kolejce, a stołeczny klub stracił w ten sposób mistrzowski tytuł na rzecz Lecha Poznań. Oficjalnie nigdy nie udowodniono, że szalony wyścig strzelecki dwóch najbardziej zamieszanych drużyn, Legia wygrała z Wisłą 6-0, a ŁKS z Olimpią Poznań 7-1, był nieuczciwy. Zamiast dowodów miało wystarczyć słynne zdanie ówczesnego prezesa PZPN Ryszarda Kuleszy: cała Polska widziała. To, co się działo w Krakowie, to nawet dziecko dwuletnie zauważy, jak to było nieelegancko robione. Jeszcze raz mówię, Polska widziała, a wy jesteście niewidomi. Trener Wójcik nigdy nie pogodził się z tą decyzją, twierdząc, że Legia uczciwie wygrała z Wisłą, będąc po prostu o dwie klasy lepsza. Gdy pan, w każdej lidze pewna reżyseria musi być, natomiast ja sądzę, że Legii akurat nie sprzyjała ta reżyseria. Byliśmy po prostu zespołem, który musiał przez cały czas walczyć z trudnościami. Choć Biała Gwiazda nie była słabeuszem, a ligowym średniakiem, a w pierwszym meczu między tymi zespołami padł remis. O nieuczciwość oskarżał jednak rywali, zarzucając Olimpii Poznań, że celowo pojechała do Łodzi całkowicie rezerwowym składem. Pół roku po tych wydarzeniach Wójcik opuścił Legię i pojechał w celu poszukiwania egzotycznej przygody do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Gdy pytano go, dlaczego podjął taką decyzję i porzucił ekipę w połowie sezonu, odpowiadał szczerze, używając kolejnego ze swoich słynnych powiedzonek: kasa mi się kasa. Po arabskich wojażach, oprócz kadry olimpijskiej, Zea poprowadził także dwa tamtejsze kluby, powrócił do Polski i znalazł się na liście kandydatów na nowego selekcjonera reprezentacji. Ta była wówczas w fatalnym stanie, właśnie po raz trzeci z rzędu nie zakwalifikowaliśmy się na Mistrzostwa Świata. Nie pomógł nawet powrót po latach Antoniego Piechniczka. Za Januszem Wójcikiem przemawiał fakt, że to on był autorem ostatniego sukcesu w polskiej piłce, czyli wspomnianego wcześniej olimpijskiego srebra, oraz to, że w kadrze nie brakowało wówczas medalistów z Barcelony. Droga Wójcika do kadry nie była łatwa. Prezes PZPN Marian Dziurowicz obawiał się trudnej współpracy z tym szkoleniowcem. Ostatecznie na fotel selekcjonera pomógł Wójcikowi dostać się prezydent Aleksander Kwaśniewski. Podczas meczu finałowego Pucharu Polski w 1997 roku obok siebie na trybunach zasiedli Dziurowicz, Wójcik i Kwaśniewski. Okazało się, że prezydent uważa Wójcika za najlepszego kandydata na stanowisko selekcjonera. Z namaszczeniem głowy państwa, a także kibiców, którzy wskazywali na Wójcika w głosowaniu audiotele zorganizowanym przez TVP, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej tak naprawdę nie miał wyboru i powierzył drużynę narodową Wójtowi.